czy smak powietrza. Trzeba dzielić szapu, bo atmosfera tak gęsta, że mógłby utknąć w niej mógł. Zawsze dziwny ma przedsmak, ale lubię tu przyjeżdżać. Do miasta, w którym pod gorące krzesła umiesz grać od dziecka. A i tak jest piękna, otwarta na pozór, na serio zamknięta i kusi, kusi jak zaska kępa. Mógłbym tam zamieszkać i kiedy w niej jestem, to nie chcę się spieszyć do grzechu, bo po małe mam szansę, że będzie na dłużej niż kilka odbiegów ze mną. I zdążę jej tylko powiedzieć, że kocham na zabój i kocham jak koniec roku w podstawówce. Pierwsze piwo w puszce i czekałem 6 lat, by zobaczyć się znów. I nie zmieniła się nic, a nic, a cię przywiało tu. No siema. Dzisiaj znowu Wisłoka, spinning, guma 10 centów, plecionka 14 mm, kijek od 8 do 27, gumka nie wiem, jakiś Jacksonic, jakaś taka, która była, to wziąłem, jakaś mi się spodobała. Plus do tego główka 6-gramowa, ale to będzie chyba zbyt mało na ten uciąg, który jest teraz. Ale będę i tak próbował łowić w takich miejscach, gdzie ta woda za bardzo nie ciągnie, jest spokojna, nie? Gdzie ta ryba właśnie się zbiera. Przede wszystkim, gdzie zbiera się drobnica, nie? Nie wiem, chodzi mi o szczupaka i sandacza. Tego sandacza tutaj nie wiem ile jest, szczupaka też nie wiem, chociaż o czym szczupaku nad Wisłoką mam troszkę większe pojęcie, ale to pojęcie i tak jest pojęciem bardzo minimalnym i malutkim w porównaniu na przykład, który mam, nie wiem, na rzemieniu i tak dalej. No ale nic, postaram się dzisiaj jak najwięcej wykrzesać z tej wody. Jest godzina 7, wstałem wcześniej rano, no bo tutaj nad Wisłoką drapieżniki biorą głównie rano, no chyba, że tam jakieś pojedyncze szuki po południu. I zacznę po prostu od tego miejsca i będę przesuwał się powolutku do spiętrzenia wody. Pod spiętrzeniem wody absolutnie nie wolno łowić, nie? Jest zakaz, ale tak mniej więcej dotąd, jak jest ta główka tam, która tam wystaje ponad wodę, tak mniej więcej do połowy dopiero jest ten okres ochronny. No i do niego będę się starał jak najbardziej zbliżyć. Może nawet pójdę tam, gdzie nie wolno łowić, ale będę rzucał na tą stronę, gdzie wolno łowić. Właśnie po to, żeby troszeczkę lepiej sobie tą gumę poprowadzić. A po drugie, no nie ma się czym przejmować, nie? Te kontrole to są raz na ludzki rok i to na wakacjach, jak tu walą bolenie o godzinie 15, nie? Więc chyba mi to ujdzie płazem. No dobra, zaczynamy. A no jeszcze sposób prowadzenia. Sposób prowadzenia będzie taki, że po prostu do samego dna podbijam, opada i z powrotem. No albo podbijam dwa razy, chyba że tam ewentualnie ją lekko pociągnę. Typowy taki jig opad, nie? Jeszcze będę chciał dzisiaj pokombinować troszkę z tymi przynętami, żeby tak nie używać jednej tej samej na tym samym miejscu, tylko dać im ten wybór, nie? Zobaczymy, czy to coś pomoże, coś da. No i lipa. Próbowałem na malutkie jaskółki, na malutkiego kajtecha, na gumę 8 cm, 10 cm, 20 cm, z dużym, z małym obciążeniem, przy powierzchni, na dnie, mocno bijąc, wolno opadając, szybko opadając i nic kompletnie, więc ja nie wiem, co jest z tą rzeką nie tak, ale ewidentnie się nie lubimy. No ale idę dalej. Teraz postanowiłem przenieść się całkowicie na minimalizm, czyli o taki kajteszek z taką główeczką, nawet nie wiem ile to ma, ale no mikroskopijna przynęta. Tam można powiedzieć, że paproszek. I mam nadzieję, że zapnę chociaż jakiegoś, nie wiem, okonka, cokolwiek. Przejdę parę tych miejscówek, tych ciekawszych oczywiście, bo po krzakach to mi się nie chce przedzierać jak zakleniami w kwietniu. I szczerze to nie wiem, czy coś dzisiaj z tego będzie, bo kurczę, tak naprawdę trochę mnie zbiło z tropu. Ja wiem, że nie wolno się szybko poddawać i w ogóle, no ale kurde, łazić cały dzień za jedną rybą. Nigdy tego nienawidziłem i nie rozumiałem, no ale... Albo żeby ta ryba chociaż miała tak z metr, nie? Ale tutaj to max będzie 50 centów. Ale dobra, takie życie. Karwasz twarz i mnie podkusiło. Delikatnie, na okonka, bez żadnego przyponu, bez niczego. Pierwszy rzut od razu. Opadzik dosłownie na pół metra i obcięcie przynęty od kopa. Ja nie mogę, ale jestem wściekły. Ale on najprawdopodobniej się nie ukuł. Może se wypluje tą gumę i powtórzy. Mam nadzieję, że tak zrobi. Frajerzyna zębata. Dobra, gościu. Dobra, teraz taki najmniejszy, jak jest kanibalek. Główka 4 gramy i oby powtórzył. Dobra, zmieniłem kajtecha na większego i zmieniłem miejscówkę i od razu jest szczupaczek z opadu. Malutki, ale jest. O, tam sobie płynie do mnie. Nie wiedziałem, czy ten kolor taki marchewkowy z taką ciemną zielenią będzie odpowiedni, ale jak widać, działa.
Ej, co mu się stało? Ale krawat. Kurde, gościu, czemuś ty tak zrobił? Skrzelo mu całe wyszło. W ogóle nie z zaczepioną skrzelą, ale pierwsze coś takiego w ogóle widzę. Paskudna sprawa. Ale jest zimny. Ale ten krawacior, kurde, no jest wpięty tutaj za żuchwę, a tu mu wyszło całe takie. O Jezus, okropne to jest. Nie, czekaj. No, jest elegancko. Dobra, uciekaj. Tylko żeby cię nikt nie zjadł. Ta rzeczka jeszcze coś tam żyje? Dobra, następny. Dobra, ten już większy. Z tego samego miejsca następny szczupol. Chyba szczupol, ale nie wiem. Chyba szczupol. No tak, identyczny taki jak i tamten. Ale jaki waleczny. O nie, sandal. Sandacz? Nie, szczupa, kurde. Myślałem, a jest za sam dziubek zapięty. Za sam nosek. Można by powiedzieć. Chodź tu. Ten sam rocznik. Jak ja go złapałem w ogóle? Co? Ale sidło. Patrzcie na to. Tu jest wbite. Jest cały tutaj obtoczony. O, teraz go puściłem i dopiero się... O, widzicie to? Zajebiście. W sumie to za bardzo go nawet nie ukułem, tylko go złapałem jak psa w schronisku. Ale spoko. Następny. Uciekaj tam. No. Bardzo dobrze, że zdrowy. Ale ten kajtek robi robotę ewidentnie. Jak go urwę, to będę smutny. I jak kupujecie kajtechy, to upewnijcie się, że wyciągacie z pudełka, gdzie pisze kajtech. Bo każda guma, która praktycznie jest, no można powiedzieć, podjebą kajtecha, w ogóle nie ma podjazdu w ogóle do tej firmy, nie? Nie wiem, jak oni to robią, czy to jest guma, czy jakieś tam, nie wiem, mikroelementy zawarte w budowie tego, no nie wiem, no nie powiem wam, bo nie wiem, ale coś tu jest na rzeczy, nie? I fajnie, bo wszystko z opadu, czyli rzucam, opadnie na dno i potem jak opadnie na dno, to od razu podwójne podbicie, czekam aż z powrotem opadnie, znowu podwójne podbicie i między podbiciami jest nagle takie buch, no i wtedy ich szczupak. Ja wiem, że 90% osób to wie, ale ktoś tam, jakiś dzieciaczek się może zastanawiać na przykład, nie? Dobra, tu chyba tylko dwa pływały. No nie, no kajteszku. Kurczę, lipa. Dobra, idę tam po niego. I idę tam, gdzie ostatnio miałem przygodę z bobrem. A mam nadzieję, że go już nie będzie, czy tam, nie wiem, jakiś sen zimowy, czy coś. Dobra, plus jeden. O kurde, jaki tu jest syf. Dobra, plus jeden dla mnie, bo wydarłem sobie jakąś gumkę czyjąś. To jest chyba ciaburaszka? Chyba tak. O kurde, ale gruba ta pleciona. Ledwo, żem to wydarł. Dlatego kajtecha się nie mogę pozbyć szybko. O, ta taka gumka, którą mówiłem wcześniej. Plus cieburaszka taka dowieszona, 5-gramowa. No spoko, tylko się z strachu najadłem, że zgubię tego kajtecha. I być lipa. No nic, no wezmę ją. No fajnie. Wszystko oprócz sandaczyków, ale bardzo fajnie. Kleniczek, elegancko. Tylko ten kajtech mi się już rozwala, to jest najgorsze. Kurczę, uciekaj. Elegancko. Ale bardzo w tym wszystkim pomaga mi ta plecionka, nie? Na żyłkę bym sobie nie wyobrażał. Następny. Nie wiem jeszcze co to, ale jest ładne. O, szczupaczek, pistolecik. O, ten już rok starszy. I puknął na początku, nie trafił. Znaczy trafił, tylko nie zaciąłem. A potem powtórzył i ciach. No, to już jest fajny szczupaczek. Dalej szczupaczek, ale już fajny. I wszystkie cztery... O, ty kurde. O, a przynajmniej się już odpił. Wszystkie cztery rybki na tego samego kajtecha. Już nie chcę wam pokazywać nawet, jak ten kajtek wygląda, ale naprawdę. Go przez łeb zedrzeć. No i super. Przecież tyle, że jakieś te szczupaczki to jeszcze żyją. No i poszedł. Ale tak delikatnie stukają, to było dosłownie takie przytryknięcie. Zacięcie jest i jakby nie ta plecionka, to nie ma opcji. Znowu coś mam, ale kurde, strasznie dziwnie walczy, tak się czepię. A, klenik chyba. A nie, okonek. O nie, klenior, kurde. A ten też jest fajniutki.
Naprawdę. O kurde, co cię tu zjadło? To dlatego tak dziwnie walczył. Następny. Od razu w następnym rzucie. Ale dzisiaj z Eldorado masakra. I mamy sandacza. Zajebiście. Jest sandaczek. Pięknie, naprawdę pięknie. Zajebiście. Jezus, co to jest za dzień w ogóle nad tą Wisłoką dzisiaj. Tylko gdzie ty masz te kujące części ciała, bo jeszcze takiego dużego nie złapałem nigdy. Kurde, ale to ma zęby. No puść. Dobra. O Jezus, z tej gumy już normalnie nie zostało prawie nic. O. Puść. I sandaczek, super. Nie. No nie. No ale dobra, nie można mieć wszystkiego, ważne żeby elegancko. Dobra, znowu coś ładnego. Kurde, puściło. Oj, to było ładne. To było ładne. To była zajebista ryba. Kurde. No nie powiem, dzisiaj te ryby biorą jak głupie. Tu jakiś czek mięsiarzy co stoi na kamieniach. Ale nie będę się nim przejmował i zajdę tam w dół. Spróbuję tutaj coś przeciąć. Ale ja nie mogę, nawet sandacza złowiłem. Kurde, wszystko. Tylko konia mi brakuje. Zajebiście. I z tego co widzę, to naprawdę to nie jest robota tego kajtecha. Znaczy na pewno jest w jakiejś części. Ale ogólnie dzisiaj biorą te ryby, nie? Gościowi obok to samo. Klein za klaniem. Na obrotóweczki, na wszystko. Więc to jest dzisiaj jakiś dzień do wykorzystania widocznie. No i dobra, na tych kamieniach miałem jedną rybę, ale no przycięłem, chwilę była i się spiła. Ta miejscówka, na której łowiłem, już jest zajęta niestety, ale pójdę trochę za tego chłopa i myślę, że coś tu jeszcze dogra. A jeśli już nic nie będzie współpracowało na tą gumkę, to założę sobie bordówkę i popróbuję za tymi kleniami. Bo jak już ich tyle jest i tak skaczą, no to czemu nie? Dobra, poszła obrotóweczka i od razu kleniczek. I to ładny. Aha. Kurde, żeś tu zeżar. No i co, znowu wróciliśmy pod kładkę. Tam już na tym odcinku rzeki, gdzie tak brały te ryby, nie dzieje się kompletnie nic. Tylko ziomek, który stał obok i czaskał klenie, czaska je dalej, ale to jest jakaś miejscóweczka po prostu chyba fajna. A tą brutówkę też próbowałem, jakieś tam woblerki i nic kompletnie. Widać, że jednak no to nie przynęta robiła roboty, ale po prostu ten okres, kiedy te ryby brały, nie? Ten czas, ta godzina. Mniej więcej tak od 7 rano do 8.30, przez półtorej godziny. To jest naprawdę bardzo krótko. No ale cóż, trzeba się cieszyć, że chociaż te półtorej godziny tych brak. Teraz zrywa się powoli wiatr i powoli tracę takie no, chęci do łowienia, można powiedzieć. Znaczy chęci mam i to bardzo dużo, ale po prostu wiem, że nie za wiele z tego wyjdzie mimo wszystko. Lepiej przyjechać jutro na spokojnie, ale znowu o tej samej godzinie i liczyć na to, że te ryby będą się podobnie zachowywać, przynajmniej podobnie. Dobra, tyle. Kajtek wygląda tak, jest rozdarty przez całą swoją długość, nie? Ten hak tutaj normalnie chodzi, no masakra, nie? Nic z niego nie zostało. Ale wykonał naprawdę profesjonalną robotę dzisiaj, za to jestem wdzięczny. Nie wiem, jakby było z inną przynętą. I w ogóle, kurczę, kiedyś nie lubiłem na przykład łowić z opadu, bo co chwilę, ale to naprawdę co chwilę miałem zaczepy, nie zaczepy. Ale to po prostu, nie wiem, jakoś trzeba się tego nauczyć, bo na przykład dzisiaj nie zerwałem ani jednej przynęty. Tylko i wyłącznie szczupak mi jedną obciął. Więc, kurde, a kiedyś dosłownie, nie wiem, byłem na jednej miejscu, urywałem trzy przynęty. Zastanawiałem się, o co w tym chodzi. Myślałem, że ta rzeka po prostu ma złe dno, czy cokolwiek. No ale dobra, widzę, że wędkarstwo to jest bardzo, ale to bardzo długa książka, którą jeszcze trzeba przeczytać parę razy, żeby cokolwiek zrozumieć. Nie wiem, czy następnym razem będzie spinning, czy spławiczek, czy może te karpie, ale nie, kurczę, tak, mi się już przejadły te karpiuchy. Chociaż teraz wybrały te większe, ale trudno. Ja podejmę decyzję, dzięki, że oglądaliście do końca i siema. Dziwny ma przedsmak, a tak trudno jest by przestać myśleć o tobie inaczej niż mi przypominają zdjęcia. Myśli mówią o ciemności i znów znikam w jej objęciach. Pomiędzy herbatą a snem serce nie znajduje ciepła, nie. I kiedy zasypiam, to męczą mnie wizje o grzechu z nią. A małe mam szanse, że budzik nie wsypie mi do kawy lęku znowu. I chciałbym powiedzieć ci tyle, że nie wiem gdzie zacząć.
ale ciągle walczy z jutrem i wszystko mi się psuje.